Za nami bardzo pracowity tydzień, Natalia. Nagraliśmy live'a i było super i bardzo byliśmy ucieszeni, że tyle was przyszło i był taki pozytywny odzew. Ale czas wrócić do roboty, więc czas na nowe premiery tygodnia. Tak. Jeszcze zaczniemy, zanim przejdziemy do standardowych Netflixów, HBO i tego, co mamy teraz ostatnio w naszej rzeczywistości, wspomnimy o kinach. W Polsce kina mogły zostać otwarte od wczoraj, od 6. Sieciówki, z tego co wiem, żadne się nie otworzyły, żadne Cinema City, Multikina, Heliosy. Poza tym te wszystkie wytyczne były na dobrą sprawę na ostatnią chwilę wysyłane, no, więc oni muszą się przygotować na większą skalę, oni działają, co nie? Ale co by nie było, kina studyjne działają. Ja też się zastanawiałem, czy na coś nie iść, bo na przykład to też zależy od kina, jakie mają repertuary, bo na przykład kino Muranów, które należy do Gutek Film w Warszawie, wyświetla bardzo dużo właśnie rzeczy od Gutka, czyli jakieś Parasajty, Matthias i Maxim, Portret kobiety w ogniu. Nie oglądałem dotychczas Portretu kobiety w ogniu i Matthiasa i Maxim, więc zastanawiałem się, czy pójść. Ale na przykład wrocławskie Och Kino, tam repertuar wygląda dosłownie tak, jakby to był marzec. Po prostu niewidzialny człowiek naprzód. Wszystkie, tak wiesz, wszystkie... czas się zatrzymał i tak, startujemy od tego samego momentu. Dokładnie tak, czas się zatrzymał i po prostu lecimy od nowa. Pierwsze premiery kinowe na dobrą sprawę będą dopiero 19, bo Gutek Film planuje premierę jednego swojego dystrybuowanego filmu, a później jest szansa, że Warner wprowadzi u nas tylko Sprawiedliwość 26. Tam gra Michael B. Jordan, Brie Larson chociażby, reżyseruje to Daniel Destin-Cretton, czyli reżyser Shang-Chi'ego, najnowszego od Marvel Studios. No ale tak poza tym o kinach będziemy mówić w najbliższych tygodniach, bo coś tam powoli się zaczyna rozkręcać. Jestem w ogóle ciekawa, jak rozwiązali, bo gdzieś czytałam, jeszcze nie byłam w Holandii w kinie, bo mamy otwarte od pierwszego i też grają powtórki. Chcę się wybrać, dlatego chcę zobaczyć, jak to wygląda, bo ponoć w ogóle między siedzeniami są pleksy zamontowane. Ciekawe, bo ja widziałem tylko przy systemie rezerwacji, że są wszystkie siedzenia w szachownicy. A to u nas w ogóle nie wolno, co drugie siedzenie. U nas nie wolno wybrać siedzenia. Jakby osoba wpuszczająca na salę pokazuje ci miejsce, na które możesz sobie usiąść i ponoć jest, ja nie byłam, tak słyszałam, że są pleksy między siedzeniami i maksymalna ilość biletów, którą można kupić, to są 4. Byle żeby nie były za wysokie te pleksy, żeby nie zasłaniały ekranu, bo to by był trochę przypał. No ale tymczasem przechodzimy sobie do Netflixa. Mamy w tym tygodniu kilka rzeczy, ale tak na dobrą sprawę zaczynamy dopiero w piątek, nie ma to jak statek. Natalia myślała, że to jest jakiś spin-off z Nie ma to jak statek i mi się to też tak uwziąłem się na tym. Nie ma jak w rodzinie, sezon 4, czyli kolejny sezon animowanego serialu z tych doroślejszych. Tego samego dnia to jest trochę grubsza rzecz dla nas szczególnie. Może cały świat ma takie ale u nas to jest W głębi lasu. Czyli polski, na dobrą sprawę drugi polski oryginalny serial Netflixa na podstawie powieści Harlana Cobena, tak się czyta. Czytałaś kiedykolwiek tę książkę? Właśnie wiesz co, ja czytałam parę rzeczy Harlana Cobena. Swoją drogą właśnie bardziej to chyba słuchałam audiobooków jego powieści. I powiem ci, że tak naprawdę to ja nie pamiętam. Bo to brzmi właśnie jak coś dla ciebie. Znaczy jest szansa, że ja to znam, tylko po prostu nie pamiętam, nie mam zapisanego nigdzie to, co Cobena przerobiłam. Tam w tym serialu grają na przykład Grzegorz Damiński, Agnieszka Grochowska i widzę, że tam jest kilku takich znanych polskich aktorów, ale to, co na przykład bardzo mi się podobało w 1983, to, że polscy aktorzy, których zwykle można było zobaczyć w innych rolach, takich, w takich typowo obyczajówkach naszych, czy coś. Tutaj nagle dostali o wiele ciekawsze role. I okazało się, że okej, oni naprawdę potrafią grać. Tak, więc... bo jak mają co grać, mają dobrego reżysera, to są w stanie grać, wiesz. To od tego dużo zależy. Dobry materiał, dobry serial z dobrym budżetem, to wtedy wszystko jest lepiej. I też mi się wydaje, że czekam na ten serial i na pewno obejrzę. Też ważna rzecz, tego samego dnia w piątek Da Five Bloods, czyli pięciu braci od Spike'a Lee. Mówiliśmy o tym w którymś z poprzednich odcinków, że został zapowiedziany. Ogólnie jest ciekawa sprawa w tej chwili z Netflixem, bo przez obecne wydarzenia w USA żadna z produkcji nie jest na dobrą sprawę reklamowana. Nie pojawiają się żadne zwiastuny, żadne materiały marketingowe.
ciekawe. I o tyle, co na przykład The Five Bloods i W głębi lasu już dostały zwiastuny swojego czasu, więc to nie jest problem, to Netflix będzie musiał ruszyć przed produkcjami zapowiedzianymi chociażby na 19 czerwca, bo tamte na przykład wybory Peytona Hobarta sezon drugi w ogóle nie było zwiastuna. Nie, więc... I chyba przez obecne wydarzenia niektórzy w Stanach za pół roku dopiero się dowiedzą, że jak to? Był czwarty sezon 13 powodów? Nawet nie wiedziałem. Oprócz tego serial animowany dla dzieci Kipo i Dziwo Zwierzę od DreamWorksa sezon drugi. Oraz jedna rzecz, która teoretycznie jest na polskiej liście z zapowiedziami, jest to Pokémon Journeys The Series, czyli ten nowy serial trochę rebootowany z uniwersum Pokémonów, aczkolwiek nie wiadomo, czy on się pojawi, bo nie ma go, nie został jeszcze wrzucony na Netflixa, ani nigdzie go nie ma w zapowiedziach. Ciężko powiedzieć, czy po prostu komuś z Netflixa się nie pomyliło i nie wrzucił tego serialu na naszą listę. Ciekawe. No bo wiadomo, premiery w zależności od krajów się różnią, tak jak na przykład te Plagi Breslau Patryka Wegi przez ileś miesięcy już były na polskim Netflixie i jakoś 2 miesiące temu też wrzucili Plagi Breslau na polską listę i to pomimo tego, że już były na nim. A wiesz dlaczego? Bo Plagi Breslau miały wtedy premierę na świecie. Wszędzie poza Polską. Okej. Okay. No ale to widzisz, to tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, pytałam się ciebie, czy w Polsce już jest 6. sezon Brooklyn Nine-Nine. Wiem, że dużo osób w Polsce na to czeka. W Holandii właśnie w tym tygodniu wleciał, więc myślę, że Polska też za niedługo dostanie już 6. sezon. Powiem, no, że dużo osób na to czeka. U nas w tej chwili jeszcze nie. Oprócz tego z produkcji na licencji Hotel Transylwania 3 no i Fantastyczne zwierzęta zbrodni Grindelwalda. Jedno w piątek, drugie w sobotę. Latuje 14 za tydzień w niedzielę Marcela sezon trzeci. To jest bardzo, bardzo dobry serial kryminalny brytyjski i jest kręcony na taki, wiecie o co mi chodzi, na taki norweski, na taki nordycki styl, taki zimny. Okej. Okay. Ma ten taki klimacik. Wiecie, o co mi chodzi. Natalia zawsze dostarcza rzeczy kryminalno-detektywistycznych. To teraz czas na HBO Go. Na HBO Go w tym tygodniu mamy 8 czerwca, czyli już jutro, w poniedziałek. Tak, tak. Pierwszy odcinek Mogę Cię Zniszczyć. Tak, to jest serial oryginalny HBO. HBO, nic więcej. Nie HBO Go, nie HBO Max, tylko po prostu HBO. Tak, a HBO Max to kolejny. A tak, a HBO Max oryginal to jest Love Life, odcinki 7-10. Ty tak, już polecaliśmy ten serial, to jest naprawdę bardzo dobry, przyjazny serial. Tak, i te odcinki, te premiery zostały przyspieszone, bo teraz ostatni czwartek miały premiery odcinki 4-6, miały mieć 4-5, więc zamiast 2 odcinków były 3 odcinki i teraz będą już wszystkie finalne 4 zamiast jeszcze czekać kilka tygodni, więc myślę, że jak zakończymy oglądanie, to przyjrzymy się bliżej temu serialowi. I to jest bardzo, bardzo dobry jakościowo serial. W sensie tak, widać, że jest dobrze zrobiony. Można nazwać, że to jest taki trochę antologiczny serial, bo każdy odcinek jest o czym innym, o innym facecie. No właśnie. Więc nie wiem, jak to tam w dalszych odcinkach, ale jestem tego bardzo ciekawa. To są takie trochę perypetie Anny Kendrick, która po prostu jakby... Wiemy, że ta historia skończy się w taki sposób, a nie inny, mniej więcej. I po prostu mamy drogę do tego pokazaną, tak, więc polecam, tak. Bo to jest takie fajne, żeby sobie siąść z miską popcornu i sobie pochrupać. Ale i tak nie do końca wiadomo w tym pierwszym odcinku, jak to do końca się skończy. No wiesz, bo wiemy ramę, ale nie wiemy, jaka dokładnie będzie sytuacja. Tak, ale w każdym odcinku masz ten taki drobny jakby tip, jak to będzie skończone. Więc tak, serio, tak. Fajnie to się ogląda. A myślę, że ten serial nas zaskoczy na koniec. Tak, myślę, tak się że wydaje. Tak. A jak nie, no to powiemy o tym. Dobra, kolejna rzecz. Bliźniak, 14 czerwca, za tydzień w niedzielę. Bliźniak z Willem Smithem, tak? To jest ten film, w którym Will Smith gra podwójnie siebie. On został nakręcony w 120 klatkach, jeśli się nie mylę. Okay. Ten film wyreżyserował Ang Lee i
Nie miałem okazji go oglądać. Chciałem go obejrzeć w kinie, ale jakoś wtedy seanse mi się nie zgrały, bo ten film nie miał jakiejś wielkiej popularności i ta liczba seansów bardzo szybko z tygodnia na tydzień się zmniejszyła. I niestety, no wydaje mi się, że na HBO Go nie będzie więcej niż 25 konwertowanych klatek, więc jestem ciekawy, czy na przykład wypożyczając ten film na Apple TV, chociaż da się, nie wiem, 60 klatek wyciągnąć, w sensie, czy tam da się w takim formacie? Ciekawe. Nie, muszę zobaczyć jakieś testy. Jeśli oglądaliście, wypożyczaliście gdziekolwiek ten serial albo oglądaliście w tym wyższym formacie film, to dajcie znać. I ostatnia premiera też za tydzień, w niedzielę, to jest Pollywood. Mhm. I to jest ciekawa rzecz. Ciekawe dlatego, że mamy wreszcie dokument, który będzie nam mówił o tym polskim wpływie na początki Hollywood i o braciach Warner, to, że pochodzili z Polski. Czytałem na ten temat wiele artykułów, niby wiadomo o tych, niby dużo osób o tym wie, ale myślę, że jeszcze da się dużo powiedzieć w tym temacie, szczególnie jeśli ktoś zrobił dobry research. To będzie bardzo fajne i ciekawe. Widziałam zapowiedzi tego, wygląda to intrygująco, ale musimy to powiedzieć, bo piątek, 12 jest najważniejsza premiera, bo jeżeli sobie wrócicie do odcinków, w których mówimy, na co najbardziej czekamy w roku 2020, to u mnie to było bardzo wysoko w topce. I uważam, że na całe szczęście dla tego filmu wyląduje na streamingu, a nie w kinie. I to jest Artemis Fowl. Po prostu... Tak, znaczy mówimy o tym tak po prostu dla ciekawostki. Wiem, że nie każdy z was jeszcze ma Disney Plusa, ale no raczej mało z was ma Disney Plusa, ale no co prawda premiera będzie na Disney Plusie w ten weekend, nie we wszystkich krajach także, bo są opóźnienia związane z robieniem tłumaczeń, ale co by nie było, w piątek jest premiera filmu Artemis Fowl, reżyseria Kenneth Branagh i Natalia się bardzo hajpuje i uważam, że to jest perfekcyjny film, chociaż bardzo wysoko budżetowy jak na streaming, to jednak jest perfekcyjny film na Disney Plusa. Poza tym, no jest, wiecie, tak to, jak to jest, jak jest ekranizacja książki, każda książka ma swoich purystów i oni muszą mieć dokładnie tak, jak jest w tej książce, a jak nie jest tak, jak jest w tej książce, to po prostu zniszczyli wszystko. No i tak jest według purystów tej książki, tak. Że ten film w ogóle jest bez sensu, bo nie ma prawie nic nie ma wspólnego z książką. Już zapowiedziach widzieli, że to nie, że to jest straszna kupa i nie warto to oglądać. Więc bardzo się cieszę, że ten film jednak nie wleciał na ekrany kin, bo przypuszczam, że była to ogromna wtopa finansowa i nie doczekalibyśmy się drugiej części, a tak mamy to na Disney Plusie i jest bardzo duża szansa, że dostaniemy następne. Ale wiecie co? To ja tylko jeszcze wam podpowiem. Do momentu, w którym ten film nie będzie legitnie do obejrzenia w Polsce, to ja bardzo, bardzo serdecznie polecam wam po prostu przeczytać sobie książkę, żebyście sobie porównali, bo książka jest fantastyczna. To jest dobra wprawa przed obejrzeniem filmu. To jeszcze jedna premiera VOD w tym tygodniu. W środę pojawi się Zew krwi, czyli film z Harrisonem Fordem i CGI psem, który miał premierę w Polsce w lutym tego roku. Mi się podobał. Uważam, że został pięknie nakręcony. Jeśli przyjmie się konwencję CGI psa, to naprawdę da się mocno, znaczy nie bawić, po prostu da się mocno zachwycać tym filmem i jest to wzruszający i ciepły film. Uważam, że warto. Jakby pomimo tego, że jest na podstawie, na dobrą sprawę, lektury szkolnej, to zakończenie jest deczka inne. Ej, więc, ale wiesz co? Więc hej, przynajmniej coś świeżego mamy tutaj, ale puryści tutaj, wiesz, a wszyscy puryści, którzy czytali tę książkę w dniu premiery, już dawno umarli. Ale powiem ci, że nie rozumiem. Znaczy tak, tu jeszcze powiem moje osobiste zdanie, bo wszyscy, dlaczego zrobili CGI psa, a nie dali prawdziwego psa i tak dalej. Ja jestem taką osobą, że nie do końca zawsze ufam komfortom, jakie mają zwierzątka na planach. Że, czy wszystkie zwierzęta są naprawdę takie szczęśliwe? Ja wiem, że oni o nie dbają, ale zwierzę na planie to jest dużo ludzi, dużo hałasu, dużo stresu. Ja wiem, że te zwierzęta są przyzwyczajone, ale o ile jest fajniej nagrać na przykład ruchy tego psa w studiu, w przyjaznym środowisku, a później nałożyć na niego CGI i to zrobić, po prostu nikomu to nie szkodzi, a wydaje mi się, że zwierzątko jest szczęśliwsze. To znaczy w przypadku Zewu krwi to było tak, że na planie był aktor i na podstawie jego mimiki zrobili mimikę psa. To jeszcze lepiej.
Więc jeśli będziecie mieli chwilę, to polecam zajrzeć sobie na YouTube'a i zobaczyć materiały zakulisowe tego gościa, jak łazi po tym planie i się mizia do Harrisona Forda. To jest zajebiste. Dobra, to teraz czas na komiksy. Mamy dwie rzeczy od Non-Stop Comics. Tak. Odyseja Hakima, tom drugi z Turcji do Grecji i... Miasto Wyrzutków, tom drugi. Tak. Czytaliśmy pierwszy tom niedawno, to jest niedawno, no już kilka miesięcy temu, tak. Ale bardzo nam się podobał. Jest to taki, Reportaż. Jest to historia, tak, właśnie to chciałem powiedzieć. No. Taki trochę reportażowy, taka fabuła, taki połączona fabuła z reportażem. I powiem wam, tak, kiedyś zrobię o tym osobny odcinek, bo ja jestem bardzo wielką fanką komiksów reportażowych. Szczególnie bardzo wiele komiksów czytałam właśnie o Bliskim Wschodzie. I dzięki, bo szczerze ja nie wiedziałam o premierze tego pierwszego tomu i Jacek mi powiedział i jestem mu za to bardzo wdzięczna, bo to jest kolejna świetna historia do mojej kolekcji. No to jakoś w następnym tygodniu spodziewajcie się unboxingu komiksów z Non-Stop Comics. Albo jak niektórzy go nazywają fashion show. A ja będę miała w przyszłym tygodniu będę miała unboxing wszelkiego dobra, które do mnie przybędzie w zbiorczej paczce. To brzmi podejrzanie, ale jestem bardzo ciekawy tego. I mamy jeszcze jedną książkę na zakończenie naszego odcinka. Natalia niestety nie dowoziła w tym tygodniu, niestety nie dowiozła, raczej wydawcy nie dowieźli Natalii żadnych dobrych książek. Ale to jest to, co powtarzałam co drugi tydzień. Powiem wam, że są tak fenomenalne premiery za dwa tygodnie, o których będę wam opowiadać za tydzień. Więc musicie poczekać. Dobrze, więc czekamy na to. A w tym tygodniu ja przychodzę do was z jedną książką, którą warto przeczytać. Jest to Przejażdżka życia, czego nauczyłem się jako CEO. Nie będę czytać tego całego tytułu. Po prostu Przejażdżka życia to jest książka, autobiografia Boba Igera, czyli szefa Disneya, który prowadził tę firmę od 2005 roku i pracował już dawno, dawniej, więc jest cała jego droga, jaką przebył od pracy w ABC, później jak ABC się połączyło z Disneyem, to przeszedł do Disneya i w końcu został szefem tej firmy, przejął Marvela, od początku przejął Pixara, Marvela, Lucasfilm i 21st Century Fox. I no, jego spostrzeżenia są jak najbardziej trafne i wydaje mi się, że każdy powinien przeczytać tą książkę. Pomimo tego, że ma premierę w poniedziałek, ja ją czytałem jakiś czas temu w oryginale, po angielsku i każdemu mogę polecić. Naprawdę, wydaje mi się, że to jest taki must read dla wszystkich. Już nawet nie mówię o fanach Disneya, bo to wiadomo, ale dla wszystkich ludzi, których interesuje, jak wygląda ta cała obecna popkultura i cały świat tych korporacji medialnych, bo to jest nadzwyczaj ciekawe. Polecam. To co? Tyle. Przeszliśmy kolejny tydzień, Natalia. Udało się. Tak, ja przepraszam za oglądanie. Tak się kręcę, ale tu mnie atakują koty, a na zewnątrz drą się dzieci, więc... Więc w Holandii wszystko po staremu. Tak, dzięki zwykle. Za oglądanie. Dzięki, jeśli byliście u nas na live. Jeśli nie widzieliście naszego live'a, to zapis transmisji jest już dostępny na kanale. Po jakimś czasie wreszcie udało mu się przetworzyć. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie łapkę w górę pod tym filmem. I napiszcie, na co wy czekacie w tym tygodniu. Tak, dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym tygodniu. Na razie. Pa!